Bardzo serdecznie Cię witam. Zapraszam do pierwszej prostej tą autostradą wolności. Bo to jest właśnie to, co chcę powiedzieć, że w istotą chrześcijaństwa, w ogóle w sercu wiary, jest temat wolności. I on się na bardzo wiele różnych sposobów pojawia. I my, którzy jesteśmy zaplątani w różnego rodzaju zniewolenia, bardzo potrzebujemy wyjść na prostą i wreszcie poczuć wiatr we włosach, poczuć wolność, która zaczyna nam coraz bardziej smakować. Pierwszy smak, o którym dziś chcę powiedzieć, to jest smak wolności od lęku przed Bogiem. Coś mi się zdaje, że Pan Bóg po latach wreszcie mnie uwalnia od lęku przed ciemnością, gdy jestem sam. Wielokrotnie miałem okazję stwierdzić, że gdzieś jestem w pojedynkę, nie daj Boże, w jakimś w ogóle lesie, na przykład w chatce leśnej, dopada mnie straszliwy cykor. Gotów byłbym zgromadzić całą w okolicy jakąś białą broń, pałki, noże, gazy pieprzowe, Bóg wie co jeszcze, w oczekiwaniu na jakiś niezidentyfikowany atak, który nastąpi, nie wiadomo skąd i od kogo. I teraz niedawno miałem taką okazję, że byłem sam, co prawda nie w lesie, ale na obrzeżach miasta i nie bałem się. Więc mam nadzieję, że Pan Bóg wreszcie mnie z tego lęku wyzwolił. Ale mniejsza z lękiem Jędrzejewskiego przed byciem samemu w domu. Rzecz w tym, że to, co nazywamy tym pierwszym wielkim błędem, pierwszym tragicznym upadkiem ludzkości, mówię teraz o grzechu, który oddzielił nas od Boga, i my to oddzielenie nosimy w sobie gdzieś w podświadomości, gdzieś w ogóle w różnych. Częściach naszej duszy. Pałęta się to wielkie oddzielenie od Boga, i rezultatem tego oddzielenia, które nazywamy grzechem, jest strach przed Bogiem. I to świetnie pokazane jest w Księdze Rodzaju, kiedy właśnie zaraz po tym wielkim upadku, błędzie, tej masakrze grzechu pierworodnego, Adam wraz ze swoją żoną zaczynają bać się Boga. Chowają się przed Bogiem. Tak skutecznie się chowają, że Bóg musi ich szukać. Oni by się zaplątali w tym lęku przed Bogiem dokumentnie w jakąś pentelkę. I dopiero gdy Bóg wychodzi im naprzeciw i szuka ich, powoli zaczyna się nawiązywać między nimi znów więź, znów relacja, żywa relacja. Gdy patrzymy na historię, ludzkich zmagań z tematem Boga, religii, wiary, z odejściami, powrotami, poszukiwaniami, to to jest w centrum w ogóle, właśnie ten temat lęku przed Bogiem. Czasem ktoś tak się boi w ogóle tego tematu Bóg, że ucieka jak najdalej w ogóle od wszystkiego co choćby pachnie religią. Tak bardzo boi się najprzeróżniejszych rzeczy związanych z wiarą, religią, Bogiem, że nie chce mieć z tym nic do czynienia. Inna odsłona tego lęku przed Bogiem to jest taki paniczny strach, że cokolwiek zrobię, to będzie źle, że Bóg się kiedyś odegra za to wszystko, co ja robię źle, że On jest kimś takim, kto skrupulatnie zapisuje wszystkie moje błędy. Jeszcze kiedy indziej, boimy się tego, że być może nie jesteśmy godni, nie zasługujemy na relacje z Bogiem, że trzeba by się jakoś po prostu przez wiele lat tak solidnie ucharować, mieć zgromadzone jakieś mnóstwo zasług, i dopiero wtedy Bóg być może tak leciutko tylko spojrzy życzliwie na ciebie i na mnie i powie: No chodź, no chodź, łajzo. Nie? Więc mamy mnóstwo różnych lęków przed Bogiem, które sprawiają, że nie potrafimy w wielkiej swobodzie stanąć przed Nim, jako córki i synowie, słuchać tego, co On pragnie nam mówić, słuchać tego z ogromnym zaufaniem, bez rezerwy, bez próby zbojkotowania Jego słów, jak to właśnie stało się na początku. I to, co Bóg robi wobec tego naszego lęku przed Nim, to jest takie bardzo spokojne, rzeczowe. Ale z ogromną miłością nazwanie tego wszystkiego, co się stało. Bóg w rozmowie z Adamem i Ewą nazywa jasno skutki tego, co się wydarzyło. A zarazem daje im ogromną nadzieję, daje im nadzieję na odkupienie. Bóg mówi: Nie zostawię was w tym całym bałaganie, który ściągnęliście na siebie, na swoje serce, na swoją wrażliwość, na swoją wyobraźnię. W cały ten bałagan wchodzę po to, żeby was odzyskać. Więc prawda o tym, co się stało, prawda o moim lęku, o takim w ogóle egzystencjalnym lęku, który gdzieś u korzenia właśnie ma zerwanie zaufania wobec Boga, ta prawda o tym, co się ze mną dzieje, to jest krok pierwszy, który stawia Bóg. A krok drugi to jest taki, że on składa obietnicę, że rzeczywiście będzie nas wyprowadzał z tego całego zaplątania, z tego całego zamętu, który w sobie nosimy, do coraz większej wolności, zaufania, doświadczenia bezpieczeństwa, ale pełnego szacunku wobec Boga. Wreszcie możemy zacząć smakować wolność od lęku przed Bogiem. Im dłużej znam Jezusa, im dłużej za nim idę, im bardziej pozwalam mu, żeby on mi pokazywał, kim jest prawdziwy Bóg i kim jestem ja w swojej biedzie, ale też w swoim pięknie, to mam coraz większą taką wewnętrzną wolność przed nim. Coraz mniej się boję i to już nie ciemności w lesie, ale coraz mniej boję się Boga. A w to miejsce wchodzi radość, zaufania, bezpośredniości, otwartości na to, żeby być z nim jak najbliżej się da na tym świecie.